Witam Was bardzo serdecznie. Gramy w co chcemy. Darksiders 2. Przeszedłem już to upierdliwe miejsce. Szkoda gadać ogółem. Twórcy się nie postarali miejscami. Straciłem sporo nerwów na to, ale mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować dalej naszą podróż. Możliwe, że błędy wynikają po prostu z niskiego FPS-a, jaki mam. Bo wiadomo, że to różnie bywa. Ale najważniejsze, że już jest po i możemy iść dalej. Albo i nie. Damn it. A. Już jesteśmy po drugiej stronie. Wow. Przynajmniej tutaj się zlitowała nade mną ta gra. Idziemy ogółem spotkać się z władcą tej krainy. No właśnie. Jak nie jest się centralnie na wprost, to właśnie tak jakoś dziwnie wyrzuca. Trochę to upierdliwe, no ale no za chwilę się skończą te gimnastyczne problemy. Mam nadzieję. Kurde, no nie mówcie mi, że kolejny taki popieprzony moment. Ta gra mnie dzisiaj naprawdę nie lubi. Dobra, spauzuję i wznowię, jak będę po drugiej stronie. No dobra, jesteśmy z powrotem na stałym lądzie już. Dobijające to jest naprawdę. Najwyżej w takich miejscach będę częściej pauzował, jak będą takie błędy i tyle, bo to jest chyba najlepsze wyjście. Dobra. Dotarliśmy już prawie do celu. Piekuisty tron. Brzmi dumnie. Did the Chancellor send you? Well, horseman, I've beaten death once, and I can do it again. I've no idea what you're talking about. Of course not. You still reek of hope. You couldn't have met the Chancellor. Who are you? I am the Master of Blades. In all that remains of the warrior once called Draven, from the Kingdom of Man. I should have passed through the Well of Souls long ago.
but I won my freedom in the arena, only to fall beneath the dead king's whip. A chancellor doesn't sound like much. For ages, his tongue has dripped venom into the dead king's ears. He all but sits upon the eternal throne, demanding service! Dobra, mamy tutaj szkoleniowca. Dobra. Weźmiemy sobie młot. Póki z niego korzystamy. Warto jest w to inwestować. Fajne kombinacje się potem tworzą. Dobra, idziemy pogadać z tym. No one disturbs the Lord of Bones without say of his chancellor. A rider? In the kingdom of the dead? No, no, this will never do. I must speak with the Lord of Bones. Oh, that is not possible. My lord attends his realm, a burden beyond even your ken, horseman. And what is your use as a doorstop? There is but one way to draw him from his slumber. The Gilded Arena. Here mortals are offered a last chance to earn freedom from the grave. A boon that includes an audience with the king. Defeat the arena's champion and return here with its skull. His Majesty will grant you an audience. And where is this arena? Fret not, horseman. We have already arrived. Yes? What does Echidna have to do with your kingdom? Last I heard, she had one of her own. The Shadow Realm, Issylic, yes, where the Sisters Sightless spin their webs. Many of my lord's foes escaped there when his rule was still young. We hunted them down. Echidna herself barely escaped. Perhaps she took shelter here, and yet weaves her evil. Your king is not the first to rule here, is he, Chancellor? There was another, a creature called Argul, too mad to be kept upon the throne. I helped my lord be rid of him, and even destroyed a few of his servants. Tsk, tsk. What will my lord do without me? Zapewne nic. Do take care in the arena, horseman. Dobra. Should anything happen to you? I'm not sure if I could live with myself. Kolejny level up i kolejne ciekawe zadanie. No, nawet dwa punkty mam do wydania.
fajne stworzonka. Nie powiem, że nie. Ponownie kupiec. You have coins to spare. How did you get here? A merchant knows many roads. Not all of them are shared with horsemen. All new items from lands near and far. Czy ma coś, co mnie będzie jeszcze interesować? Raczej nie. Mogę sprzedać. Oh, yes, I'll make good use of this. Te bronie wykorzystam. Znaczy te rzeczy wykorzystam do upgrade'u moich nowych kos. Nawet myślę, że można by to w tej chwili zrobić. Ja z rozpędu dodałem magię niepotrzebnie. Mniejsza obrona, mniejsza siła, dużo mniejsza. Dobra, na razie nie będę ich używał, mimo że większy atak. Idziemy dalej. Schodzimy właśnie do areny. Będzie tutaj od cholery biegania i kombinowania. Zejdźmy sobie jeszcze niżej najpierw. Zobaczmy, co tu jest. Szczerze powiem, nie pamiętam. Wielce niekończące się schody. Odblokowałem chyba skrót. Tak, teraz jestem na przełęczy. Dokładnie. Będzie mi łatwiej wrócić do drzewa. A naszym zadaniem jest przyzwać i pokonać mistrza aren. To będzie dużo zabawy. Co tu tyle schodów? Dobra. Dobra, tu na dole jest skrzynia, to ją od razu weźmiemy. Tu gdzieś jest jeszcze jedna skrzynia i szczerze powiem, nie mam zielonego pojęcia, jak się do niej dostać. Bo nawet nie wiem, gdzie ona jest. Teoretycznie tu. Chyba, że jest gdzieś pod tymi skałami. No właśnie.
Zobaczmy, co my tu mamy. Od razu sobie to tam. O! Jakieś dwie kosy. Wrażenie od... Dobra, damy sobie punkty zdrowia po trafieniu krytycznym. Zawsze to jakaś dodatkowa regeneracja. No i idziemy dalej. Defeat your champion. And so all challengers boast, but most leave in torment. Their souls burn from existence, and our champion all the stronger. Enough! Bring out your champion. There is power in this one. Power enough to do as he claims. But our champion is no cur to be summoned at will. You must draw him forth. This altar holds his power. The souls of all he has slain and consumed. Three animus stones must be placed therein. And our champion will arrive. No właśnie. Teraz będziemy się kręcić po całej twierdzy, żeby przyzwać ów czempiona. Dobra, nie po... tędy wejdę. No nic. Dobra. To idziemy zobaczyć, co tam jest. Bym się spierdzielił. Na dzień dobry. I tak się spierdzia. A tutaj jest. Aha, tu jest wejście wyżej. Co my tu mamy? Aha, wróciłem na arenę. Dziwne. Zakręciłem się ogółem jak baranie rogi. Chciałem się dostać do... Spadłem niżej.
się chciałem dostać tam. Nadal chcę się tam dostać. No, mniejsza o większość. Nie będę się z tym bawił. Szkoda czasu i nagrania. Cześć. Jak się pusto od razu zrobiło. Hu, hu, hu. No, i spokój. Jak widać, przy takiej większej ilości przeciwników gule są bardzo, bardzo przydatne. Aha, latarnia. Przez nie nie mogę wsiąść, ale tak mogę. Teraz pytanie, po co mi tak właściwie ta latarnia? Zapewne za chwileczkę się dowiemy. Aha. Dobra, weź ją. Opuść. Tak, jest dość ciężka, żeby... Pogmatwane, naprawdę. No nie mówcie, że za daleko ją postawiłem. Fucking shit. No. Nie spadaj, tylko zabieraj latarnię. Strasznie upierdliwe stworzenie.
Odblokowaliśmy sobie przejście teraz. I zobaczmy, gdzie my jesteśmy. To jest miejsce, gdzie aktywujemy jeden z kryształów. Aha, znaczy znaleźliśmy jeden z kryształów. Dobra. No tak. Skarabeusz. I cannot. To wszystko? Nie spodziewałbym się czegoś lepszego. Szybko poszło, więc szybko idziemy dalej. Zaskakuj. Nie płacz. Dobra. Teraz na górę. Daruję sobie tą skrzynkę, nie będę tracił na to czasu. Muszę tylko zejść na dół. Na dół powiedziałem. Jeszcze tylko dwa kryształy. No dobra. Gdzie teraz? Tutaj, tak? A którędy mam tam wejść, moi mini? Tam jest jakiś szkielet. Słaby kryt, tylko 961.
No ale cóż. I tak, jednym hitem dobiliśmy szkieleta, więc bez znaczenia. Raczej niewielu jest takich bardziej wymagających przeciwników. Ale jakby nie było, dają bardzo, bardzo dużo frajdy. Po tamtej stronie. Tu jest spaczenie, tu jest pusty. Ten, czyli będziemy musieli znaleźć. Jakieś rozwiązanie. Zobaczmy więc, co jest w tej odnodze. Właściwie to nic. Dobra, ja coś chyba... Coś mi umknęło. Tu jest spaczenie, a za spaczeniem tam jest jakiś... Jakaś bombka. Tu jest spaczenie, więc nie przejdę. Tu jest ten martwiak. O, a tu jest to, czego potrzebujemy. No dobra. Zajmiemy się najpierw może tym, co jest tu. Bo jest bliżej. Skrócimy sobie drogę. Weźmiemy skrzynkę. Mamy jakąś fajną broń. Dobra. No dobra, skoro zniszczyliśmy spaczenie, no teraz możemy raczej to obrócić, bo musimy znaleźć latarnię. Znowu. Tu jest ta kulka, nie wiem po co mi ona w tej chwili. Jest token. No nie, strona księgi nieumarłych. Jeszcze dwie i będę mógł oddać pierwszą część questa. Dobra. Tu jest spaczenie i muszę je jakoś zniszczyć. Teraz pytanie brzmi, jak? Ale mam pomysł. Orzeź rzucił. Bycie chudy byk. Dobra, bierz to. Dobra, teraz chyba lepiej.
Nie podczas namierzania. Totalny mistake. No właśnie. Tym sposobem poznaliśmy przydatność rączki, ale to jest mimo wszystko jeszcze nie to. Dobra, jakaś skrzynia. Gdzie jest ta cholerna latarnia? Jeszcze żyjesz. Już nie. Otwierać. Śmierć idzie. Mam nadzieję, że nie jest za daleko. Nie będę musiał znowu tu wracać. No nie, na szczęście. Teraz mogę przekręcić. Teraz możemy spokojnie przejść przez most. Znowu schody. O, takie niefajne. No dobra, dotarłem na dół. Jest tu pełno skrzyń, beczek. O, szkielety. Dobra. Znowu te cholerne robaczki.
Jeszcze jedna fala. Wariowaliście. Wytrzymały. Dostał za 1700 i jeszcze to przeżył. No, to już było ciekawiej. Jeszcze jeden. Już? Wszyscy? Na pewno? Dziękuję. Zabierzemy więc drugi kamyczek. Zostaje jeszcze jeden. Nie wiem za bardzo, co to były za dźwięki, ale brzmiały co najmniej dziwacznie. Skrzyneczka. Impossible. Ludzie, nie potrzebuję tyle potek, chociaż jedną mogę zużyć w sumie. Zregeneruję sobie trochę HP. Tym. Trumny, nie trumny. Oż, co tu się dzieje? Gdzie jestem? Czy tam mam iść? Blokowałem sobie. Przejście. Taki skrócik. Żebym nie musiał latać, bo wie ile. Bardzo fajnie. Gdzie jesteśmy tutaj? Dobra, jeszcze jeden kryształ. You cannot win. Moje gule co innego myślą. Save us!
take your head. I cannot. You did this. Impossible. I cannot. Ktoś coś mówił, że nie zwyciężę. No cóż, widać się mylił. No dobra. Tylko po co mi to? Na razie chyba po nic. Kolejny nerwus. Więcej was matka nie miała. Jeszcze ty? Już. To nie było zbyt trudne. I jestem po drugiej stronie. Kończy się czas nagrania. Mam nadzieję, że nie urwie w połowie i zdążę pokonać to stworzenie. Dogram jeszcze materiał do tamtego. Biorę ten klejnot i myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. Mamy kamień ożywieńca. Musimy ogółem wrócić.
Idealnie. Sobie wskoczyliśmy. Najszybciej się poruszać dwoma skokami. Czekam, aż będzie autosave. Powinien być tutaj. Dokładnie. I walkę z samym bossem pozostawimy już na następny odcinek. Do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Gramy w co chcemy. Darksiders 2.